Ho, ale śniegu. Co się ty rufus? Co ty ma za barambole z rodzynami? Ja pierniczę. Nie mogę z siebie. Stój! Nie ruszaj się, bo cię muszę sfilmować. Zobacz, jak ty wyglądasz. Jak bałwan! Trzeba było się cały wyturlać. Ziewątek. Aha! Patrz na to! Jak on wygląda, ty! O, klapan! Ja pierdziczę. Zobacz. Ostrzepuję już. Do domu go wpuścimy, dawaj. No to pójdź go. Chodź. No pójdź go. Kurwa, że zabiją mnie normalnie. Ale humba, trudno, raz życie. nie zawsze, dawaj. Teraz słuchajcie, słuchajcie. Zamykać, co? Zgubiłeś połowę śniegu w kuchni? Fajnie było ciepło? Rufus się cieszy. No koło ci poszło w bok. No, nie, w sumie tam to no, tak troszeczkę jest tak przekrzywione w lewo. Znaczy pod skosem jak wektrze kiedyś. Tak, o. Sprężyna pewnie poszła. Ta nie? Nie, ta prawa. Nie, ta. Ta? Może krzywo stoi. No weź poruszaj nim. Lewo, prawo. Słyszałeś to? No dawaj. Ty jest sztywny. Będzie żyć. Belka rozwaliła się, ty. Ale pada śnieg. Ale pada śnieg. Dobra, mamy następny dzień walki z pakomatem. Lecimy tak, butla gazowa. I udar młotek i rura, także tym będziemy tłuc, będziemy podgrzewać, żeby ten piaseczek się trochę ten piasek, bo tak zrobiliśmy jak wtedy na początku pierwszy raz podgrzaliśmy, jak się tłukło tym młotkiem, to wysypywał się ten piaseczek, więc to jest dobry sposób. Faktycznie to, co podpowiedzieliście mi w komentarzach, ma to sens. Zaraz to sprawdzimy, czy to będzie działać. Ogień, dzisiaj cały dzień. Mam nadzieję, że to się ruszy w końcu. Normalnie cud. Udało się. Ha! Jednak tak jak nam tu powiedzieli, grzać i pukać. Udało się. No, dobra, robimy dalej. Udało się. Trzeba po prostu rozruszać to, nagrzać tak, żeby wysechł w środku piasek i go drganiami, na przykład tak jak właśnie tym młotem. I gitara. Zruszyli, buzi młotkiem. No i zeszło. Pierwsze mamy, dobra, jeszcze tylko trochę. No. Gitara. Dobra.
No to tam ile? Z godzinę czasu jeden? O, 15 godzin czy nie. To do, cały dzień albo dwa dni. No zależy jak będą później też w środku, nie? Te środki się kręcimy niektóre. No właśnie, więc mogło być lżej pójść, ale... Lżej na pewno. Ale te dwa to normalnie walczyliśmy z tymi dwoma. Myślałem, że się pójdzie ten jeden, nie? Co? Ale jednak tak jak trzeba zrobić, dookoła jechać i tą rurą wałeczek z Grimiego. Jest bardzo, bardzo dobry. Troszeczkę się wyprasował. Ale bardzo dobre są te wałeczki z Grimiego. Bardzo dobra jakość. Nie gną się i w ogóle. Dobra. No to lecimy dalej. Trochę za głośno jest. Najlepiej jakby to wziął, naciągnął nawet lewarek od dołu, lewarek od dołu łańcuchem tutaj złapać i, nad, i lewarkiem roztegować i walić wtedy, tym dużym. Jak jest to do was coś? Także widzieliście, że trochę bawimy, już bawimy się w sumie z 2 godziny. Tłukliśmy w WGM nawet specjalnie rurę, żeby tłuc bardziej pod lepszym kątem od góry. Już mnie tak, tak już mnie łapy bolą od tego młotka. Nawet ruski młotek nie dał rady.
A myślałem, że jest zaczarowany i zejdzie to. No niestety, nawet nie drgnęło. Jesteśmy w desperacji. Bierzemy lewarek, ciągniemy na dół i do tego będziemy jeszcze tłuc, grzać wszystko. No już kurde, kawałek, napowiem wam, że te butle są więcej warte niż ta robota i w ogóle. Już chyba trzeba by... Jak to nie pójdzie lewarkiem, to my po prostu weźmiemy i ten. Chyba po prostu potniemy tą rurę, bo to... No szkoda po prostu czasu, roboty, pieniędzy, bo to sam gaz butla kosztuje ponad 5 dych. Już praktycznie jest pusta, a grzejemy 2 godziny ją. Ale zobaczymy, dobra, nie chcę gdekać. Bierzemy się jeszcze za ten. Spróbujemy w ten sposób, także patrzcie, jak to będzie nam szło. Uhuhu. Bolało. Już trochę lepiej. Zobaczcie, na jaką temperaturę tutaj mamy. 20 stopni, 21 stopni. Przynajmniej masakra, za mocno wpalimy w piecu. Do tego gazówka. Ile tu jest? 21. No. Nie czuć tego. Nie czuć. Nie czuć.
Która godzina? Druga. Ja mam obrad, bo mam 10 minut. O której zaczęliśmy? O 10 rano. To macie dzisiaj filmik. Myślę, że udało nam się ściągnąć jeden pierścień. Do tego dodatku go uszkodzić, bo od tego wszystkiego pęk tu. Drugi widzę też już pęka, trzeba będzie poprawić spawy. Dostałem chrypę. Do tego wszystkiego, wysiłku. No i zeszło. Teraz trzeba będzie to wziąć bosza, ładnie oszlifować po tym. Trzeba będzie oszlifować na papierze, to tarczą. Żeby później następnie schodził lżej. Ty, ale ja bym wziął motek, nie? I to by spadło? Tak, puknął i by spadło, co? Spróbuj. Nie. Chyba będzie szło tak. Czyli tak. Wczoraj mieliście vloga z... Ty, a on chyba nie sezony. Z roztagowana, co? On nie sezony. Tak, jest to z kicha właśnie, nie? I też. No, co drugi jest tak zrobione. I ten. Także dzisiaj odcinaczek mamy 3 sztuki ściągnięte. Jutro będzie odcineczek też znowu 3 sztuki, pojutrze będzie odcineczek 3 sztuki, po pojutrze, czyli do końca ty... Co dzisiaj jest w ogóle? Piątunio! O, dzisiaj piątunio. To się do weekendu, do niedzieli się nie wyrobimy. Nie ma opcji. No, także macie tyle dzisiaj, ja już mamy dosyć, mnie łapy bolą. Chyba strzelają grzejniki, albo mi się wydaje. Kto strzela? Kto strzela? Aha. A no faktycznie, stygnie. A je mamy w garażu stopni? No, spadło trochę, jest 20. Niecałe. Dobra, no idzie tak, idzie. Będziemy się dalej męczyć płuc. Szkoda tylko, że się po prostu pękło jedno, ale już nie będziemy walić po prostu młotkiem w to. Bo po prostu, no szkoda. Będziemy robić tak jak do tej pory. Lewareczek, naciągać łańcuchami. No i na dół będziemy to zrzucać. I tyle. Tak. Wirus. A co by ci uszukało? Znaczy to będziemy musieli teraz opuszczać, wyciągnąć jedną deskę. Ale czekaj. Ale lewarek. No będzie problem. Będzie coraz wyżej trzeba bić. Dobra, zobaczymy, bo ten tutaj się jeden rusza, tak? O. Ten się rusza. Rusza się jeden. To jeden zejdzie szybko. A reszta tak. Dobra, tyle dzisiaj. Mam dosyć. Nie no, chyba jeszcze przyjdziemy, nie? Tak, jedziemy na obiad. Ja też zjem obiad. I tak, no widzicie, taka sytuacja. Jestem zmordowany. Siłownia przy tym to jest pikuś. Nie wiem, czy jest ktoś w stanie policzyć, ile razy młotkiem tym dużym. To w sumie tak, mamy deficyt młotków. Ten młotek już całkowicie spada. Jest do niczego. Ten młotek tak samo. Brat się bał, że go że dostanie młotkiem. Tamtym czy tym sobie przywaliłem w dżądra. No niestety nieraz tak jest. Bolało. Już nie boli na szczęście. Jest wszystko chyba w porządku. I ten. Muszę lewareczek mały, ale niepotrzebnie, bo i tak myślałem, że go między pierścienie włożyć, ale mamy lepszy sposób, że lepiej jest ciągnąć na dół, jak pchać. No i dobra, jeszcze porobimy tutaj 2-3 minutki będzie filmu, a ogólnie zobaczycie jeszcze, ile nam się uda dzisiaj, bo wczoraj do 6 siedzieliśmy, dzisiaj też chyba do 6 dziś będziemy siedzieć. Idę chwilę odpocząć, bo rąk nie czuję i ten. No i dalej będziemy tłuc. No i macie odcineczek. Udało nam się ściągnąć raz, dwa, trzy. Trzy kółeczka, proszę Państwa. Ale sukces. Ja mój brat mówi, raz, jedno na godzinę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Już byśmy byli w połowie tutaj. Bo od 10 do 14, no to mamy 4 godziny. No to w sumie, no... Tylko, że wczoraj wieczorem jeszcze udało nam się ściągnąć te dwa. A dzisiaj jedno. Jedno przez jeden dzień. Czyli sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek. No tak, z półtorej tygodnia. To się szykujcie. Półtorej tygodniowy odcineczek o ściąganiu pierścieni z pakomatu. To co za bomba. Tą bombą kończymy. Dobra. Na razie.